Cześć Piterko, co tam dzisiaj ciekawego mamy w firmie? No, dzisiaj pokażemy Wam Skodę Octavia z 2015 roku z popularnym silnikiem 1.2 TSI od 110 koni. Czyli co, lecimy, tak? To co Piterko, wybieramy się w podróż, tak? Autkiem, które generalnie służy, nie? Do takich przejazdów dłuższych chyba, nie? Handlowcy te sprawy? Tak, bardzo, bardzo często właśnie biorą te auta handlowcy, tak? Skoda Octavia, więc całkiem spore auto. Silnikiem relatywnie oszczędnym, ale wiadomo, jak ktoś dużo kilometrów robi, to też i montuje LPG, tak, tutaj taki. Jest to silnik już z bezpośrednim wtryskiem benzyny, więc jest troszkę inna technologia, no ale tutaj też jest jak najbardziej oszczędnie, tak. Takie auto pali ogólnie. Przyjęliśmy 7 litrów, nie? W sumie. Około 6,5-7 litrów, więc niby dużo, niedużo, no ale jak spali te 6-7 litrów gazu, to będzie jeszcze lepiej, tak? Wiadomo, no że tak. To będzie dotrysk benzyny, tam około 5-10%, w zależności kto jak jeździ, ale już jest na pewno oszczędność i taka instalacja przy przebiegu tam rzędu 24-5 tysięcy całkowicie się zwróci, tak? Mhm. Od tego, że jest dużo droższa, bo tutaj akurat zamontowaliśmy zestaw firmy KME i na dzień dzisiejszy jest on w kwocie 5,5 tysiąca złotych. To spoko. Pamiętasz może po jakim czasie się zwróci taka instalacja? Tam to rozmawialiśmy? Tak, jak mówiłem, około tam 24 tysięcy, nie? 5 tysięcy kilometrów, więc bardzo rozsądnie. Zwrot jest całkiem spory, bo on gdzieś opiewa na po 100 tysiącach, jak jest przelot taki właśnie kierowca zawodowy, w sensie wiesz, przedstawiciel firmy lata w trasy, to jakieś 22 tysiące chyba, nie? Wyjdzie coś mniej więcej. No jak nie więcej, tak? To też zależy od stylu jazdy, tak? No tak, to prawda. To co tam możemy jeszcze widzom pokazać właściwie przyspieszenie takiego auta, które jest w sumie 1.2, wiesz, ale zawsze coś, no. Wiesz, tutaj szału nie ma, tak, bo to jest auto takie typowo raczej do miasta, tak? No dobra, ale wiesz, mniejszym silnikiem, więc musimy pokazać, że się nie zacina na gazie, bo wiesz, jest dużo takich domysłów, a my to robimy tak, że to jest po prostu genialne, nie? Więc jakby to będzie płynne. Jesteśmy na gazie oczywiście, tak? Tak, jedziemy cały czas na gazie, już przełączyło się, bo ciepłe. O, jak ogólnie przeszła regulacja? Bez problemu, co? Bez problemu, to już są bardzo popularne na dzisiejsze konstrukcje, bardzo dużo tego typu instalacji montujemy w tym miesiącu, chyba żeby nie skłamać, to 90% instalacji, które zamontowałem, to były instalacje z wtryskiem bezpośrednim, tak. Co, będzie jakiś start? Bo ja tak się naszykowałem trochę, tak? Będziesz startował? Możemy zrobić. Ale to co, z zewnątrz robimy, czy tak z kokpitu? Z środka. Tak. Dobra, no to co, lecimy jeszcze raz, pokażemy wizę. Tak. Wow. Nie no, co ty mówisz, 1.2? Szczerze? Ej, szczerze? To naprawdę? No, to miejskie, no. Ale co, przyspiesza, no. Przyspiesza, nie no, ładnie przyspiesza. Nawet trakcję tak, stracił. Ładnie, ładnie te auta jeżdżą, tak, na LPG, więc tutaj klienci nie mają zastrzeżeń. Kozak, ja się zaskoczyłem. No i wiadomo, teraz będzie też i ekonomicznie, tak? No może co, zaraz wysiądziemy, pokażemy. Tak, zdecydowanie. Wszystko opowiemy jeszcze na szybkości, podsumowując, więc zapraszamy widzów na trzecią część, nie? Dokładnie. No dobra, to co mamy pod maską? Od razu cię zapytam, ile czasu trwa montaż, jakbyś powiedział. Dwa dni. Tutaj mamy przepotężny silnik o pojemności 1,2 litra, mocy 110 koni, więc taki miejski demon. Pokażmy może, co tutaj z instalacji widać. No właśnie, co widać? Tak, na pierwszym planie tutaj widzimy wtryskiwacze gazowe, pojedynczy montaż. Pięknie. Są to wtryskiwacze w tym przypadku Barracuda, więc sprawdzona konstrukcja i popularna. Mhm. Komputer od instalacji gazowej znajduje się za akumulatorem, więc go nie będzie nie widać. Będziemy. Jest to elektronika firmy KME NevoSky Direct. Mhm. I tutaj na pierwszym planie mamy reduktor Magic z filtrem fazy ciekłym i filtrem fazy lotnej. Mhm. Spalanie tego auta według internetu to jest około 6,5-7 litrów, no. Benzyny, czyli auto będzie paliło w przeliczeniu około 6 litrów LPG i plus do tego około tam
między 5 a 10% do trysku benzyny. Przejdźmy może teraz. Ile powiedz ten, jeszcze jaki zasięg na zbiorniku, co? Takie dobre 500... Zaraz przejdziemy do... I będziemy mówić, dobra, elegancko. Rzeczy użytkowych, przełącznik w aucie mamy. Gdzie, na właśnie? Konsoli środkowej. Gdzie? Aha. Obok tam miada. Zapalniczki. Widoczne. Uwaga, będę robił szybki ruch do ciebie. Dobra. Idziemy dalej. Idziemy dalej, no. Wlew gazu mamy oczywiście pod klapką. Tutaj jak widzimy mamy pełnowymiarowy wlew, więc nie mamy potrzeby do kręcenia jakichkolwiek końcówek. Ładnie to wygląda. No właśnie, jaka oczywiście jaka na pojemność? Koło pięt otrzymuje pokrowiec gratis. I tak, tutaj mamy zbiornik 56 litrowy, co da nam około 45 litrów gazu i zasięg blisko, myślę, że tam z 580 km. Może tak być, no. Jak nie lepiej. Nieźle, naprawdę nieźle. Naprawdę fajnie. No duża wnęka to jest spory zbiornik, tak. A co, Piterko, możemy polecić z siebie, znaczy w sensie nas, naszą firmę, do właśnie takich instalacji jak w Octavii, nie? Zapraszamy, mamy bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o montaż instalacji do silników z tryskiem bezpośrednim. Z powodzeniem. Zapraszamy.